Siemanko, witajcie w kolejnym programie z moim udziałem. Dzisiaj pokazuję Wam kolejny program, dzięki któremu możecie odtwarzać pliki MIDI. Tym razem jest to program MIDI Trail, który potrafi stworzyć fajne, kosmiczne efekty. Zapraszam do obejrzenia. W poprzednich odsłonach mojego programu pokazywałem Wam już różne aplikacje, które potrafią odtwarzać pliki MIDI. Była to oczywiście Synthesia, Piano From Above, Piano Visualizer, a dzisiaj jest to aplikacja o nazwie MIDI Trail. W opisie do tego filmu znajduje się link, dzięki któremu możecie pobrać ostatnią wersję tego programu. Ja już to wykonałem. Programu nie trzeba instalować, wystarczy go wypakować, więc jest to prosty zabieg. Więc wyszukuję ten program, odpalam. Możemy klawiszem F11 uruchomić tryb pełnoekranowy i z powrotem go wyłączyć tym samym klawiszem. Odpalę już jakąś piosenkę, przygotowałem już dla Was Marsz Turecki i tutaj z tym plikiem będziemy się bawić, pokażę Wam, co ta aplikacja potrafi zrobić z plikami MIDI. Tu wyskakuje zawsze błąd, ale on nie powoduje jakichś problemów w trakcie gry, więc nie jest to istotne. Dobra. I tutaj wyskoczyło pierwsze okno. I teraz najważniejsze, co możemy tutaj ustawić, to są tak naprawdę tutaj pięć opcji wyświetlania tych plików MIDI. Teraz tak, pokrótce pokażę Wam, jak każdy wygląda. Piano Roll 3D. Teraz jeśli tutaj nic nie wyskakuje, albo no jest ciemny ekran, to znaczy, że jest gdzieś obrócone to pole widzenia, jeśli tak to można nazwać. Klawiszem 7 wróci do podstawowego widoku. Więc zalecam, jeśli nie widzicie w danej opcji wyświetlania niczego, to klawisz 7, 8 bądź 9. One tutaj ustawiają takie domyślne, fajne widoki. To jest pierwsza opcja. Teraz przechodzimy do drugiej opcji, Piano Roll 2D. Bardzo podobne, 7, 8, 9 to uruchamiamy. I teraz fajny Piano Roll Rain. To mi się najbardziej podoba. Też klawiszem 7, 8, 9 możemy sobie tutaj wszystko fajne widoki poustawiać. Bardzo podobne. Piano Roll, tylko już w wersji 2D, czyli z jedną klawiaturką. I ostatnia opcja, Piano Roll Ring. I teraz tak, co tutaj możemy zrobić? W zakładce File, no to tutaj prosta sprawa. Tutaj playback, czyli przesuwanie, czyli jakby nawigacja po całym pliku, to zaraz wytłumaczę. Widok, opcje i pomoc. I teraz tak, może zacznę tutaj od options. Program potrafi czytać w czasie rzeczywistym to, co wasz keyboard gra, więc jeśli macie interfejs MIDI albo kabel USB do keyboardu, do pianina, możecie podłączyć to i się pobawić. Z tego, co wyczytałem w instrukcji, nie można tego nagrywać, tylko można po prostu w czasie rzeczywistym to odpalić i tyle. Okej, ja tutaj nie mam żadnego klawisza podłączonego, więc no nie pokażę tego, ale jest taka opcja, ok? Więc można tutaj się z tym pobawić. I teraz tak, odpalimy sobie tą pioseneczkę. I co tutaj? No w tym Piano Roll Ring, w tym ringu, tutaj w tym kółeczku, największy problem jest taki, że nie zawsze te klawisze idealnie te klocki nie idealnie trafiają w klawisze, więc tutaj no to jest taka na ten moment chyba jedyna wada, jaką znalazłem w tym programie. I teraz tak, jak możemy sobie tutaj nawigować, jak zmieniać tutaj pozycję widoku. I teraz tak, używam do tego klawiszy A, S, D i W, tak jak bodajże w grach piłkarskich, jak dawno temu się grywało, no to identyczna klawiatura, znaki klawiaturowe. OK, więc A w lewo, D w prawo, S do tyłu, W do przodu. To samo można zrobić ze strzałkami.
Więc jak Wam wygodniej, można to sobie w taki sposób tutaj kombinować. Teraz tak, klawiszem Q i E idziemy zawsze do góry bądź do dołu. I klawiszami Z i C, nie we wszystkich trybach to działa, ale w tym akurat, z tego co pamiętam, działa, idziemy jakby do melodii albo cofamy się po melodii. Czyli tutaj idziemy jakby, wyprzedzamy melodię, a tutaj idziemy w drugą stronę. OK? I teraz zobaczmy, jak to w trakcie gry, te klawisze tutaj, które Wam wytłumaczyłem, jak to działa. Co możemy jeszcze więcej zrobić? Możemy też myszką po prostu ruszać lewo-prawo i obrócić sobie tutaj punkt widzenia. Jeśli wciśniemy lewy klawisz myszy, to zablokujemy możliwość zmiany pozycji. Więc wcisnąłem. Wtedy możemy, powiedzmy sobie, tutaj jakieś inne opcje z paska górnego uruchomić. Natomiast jeśli jeszcze raz wciśniemy, no to możemy obracać w każdą stronę. OK, więc jeśli obrócimy sobie, powiedzmy, w tą stronę i wciśniemy klawisz W, no to pójdziemy w innym kierunku. To już można nieźle pobawić się w górę. Przepraszam, w górę. No i też tak możemy sobie to wszystko obejrzeć. Spacją tutaj pauzuję, więc to chyba widać. I teraz tak, jedziemy dalej. Teraz jeśli chcemy zresetować ten widok, albo nie wiemy, gdzie są te wszystkie dźwięki, no to wciskamy 7, 8 bądź 9. Siódemka jest domyślnym. Teraz bardzo fajna funkcja. Myszką możemy, scrollem tak naprawdę, możemy tutaj obracać sobie cały ten to kółeczko, ten ring. Jeśli wciśniemy scrolla na myszce, to automatycznie będzie się nam to powolutku obracać. Jeśli wciśniemy jeszcze raz, to się zastopuje i wciśniemy jeszcze kolejny raz, idzie w drugą stronę. OK, jeśli myszką tutaj wspomożemy się scrollem, już nie wciskając, tylko przesuwając, możemy przyspieszyć ten proces. Dobra, jeszcze do tych wszystkich tutaj funkcji poruszania się, jeśli wciśniemy klawisz Shift, to przyspieszymy działanie tych tutaj zoomowania, powiedzmy. Więc teraz przesuwam S i z Shiftem. OK, więc przyspieszam. Tak samo do przodu przyspieszam. Tak, jeszcze tutaj myślę, że warto wspomnieć na ten temat, że jeśli sobie obrócimy jakiś widok i załóżmy, jesteśmy pod takim kątem, to jeśli odpalimy piosenkę, to za pomocą klawisza Z i C możemy iść sobie wzdłuż melodii. W tym trybie to działa, bo nie w każdym to działa. Więc zobaczmy teraz pod takim kątem, jak to wygląda. I resetujemy widok. I spacją, tak jak wspominałem, pauzujemy. Jeśli chcemy, od początku wciskamy Escape i nam resetuje się do samego początku. OK, to w kontekście nawigacji to tyle. Wszystkie te funkcje, które teraz pokazywałem Wam, działają we wszystkich tutaj widokach, więc przejdźmy teraz może do tego najciekawszego. Tak jak mówiłem, tutaj w tej funkcji nie działa niestety Z i C, więc tutaj on działa tak samo jak działają tak samo jak klawisze A i D, więc tutaj jedyna funkcja, która nie działa, to o tym już wspominałem. Teraz tutaj tak samo możemy sobie wcisnąć scrolla i będzie nam fajnie się obracać powolutku. Wciśniemy jeszcze raz i jeszcze raz w drugą stronę się obraca. Nie będę tutaj powtarzał wszystkich funkcji, bo działają identycznie. Pobawcie się, zobaczcie, jak to wygląda. W tej funkcji tutaj fajnie widać do samej góry. W dole jeszcze nic nie ma, ale po zagraniu będzie. Teraz chciałbym Wam pokazać, jak tutaj możemy sobie przesuwać piosenkę. Teraz tak, bardzo fajna sprawa jest na dole ten tak zwany counter, czyli ta informacja w danym momencie, jaki jest czas piosenki, jakie tempo, jakie metrum, który jest takt, ile mamy nut do zagrania, więc warto sobie to uruchomić.
Pomaga to tutaj w ogarnięciu, co mamy w tej piosence. Dobra, i teraz tak, spacją uruchamiamy. Jeśli chcemy przesunąć piosenkę do przodu bądź do tyłu, używamy klawisza numer 1, 2. Dobra. Teraz tak, z pomocą klawisza 4 i 5 możemy zwalniać tempo. Zobaczcie teraz, tam na dole jest teraz tempo 120, a jak wcisnę klawisz 4, to tempo zostaje takie samo, ale po prawej stronie pojawia się speed. Ok, więc tutaj możemy zmieniać tempo, ale niestety nie za pomocą uderzeń na minutę, tylko za pomocą procentów. Ok, więc tutaj tak możemy sobie to zmienić i wrócić do tempa normalnego, wtedy nic się nie wyświetla. OK, jeśli wciśniemy spację i wciśniemy klawisz F2, to tyle, ile przytrzymamy ten klawisz F2, tempo wzrasta dwukrotnie. To jeśli chodzi o tutaj przesuwanie, ustawianie tempa, to będzie tyle. Co jeszcze tutaj zalecam poustawiać, no to tutaj funkcje widoku. Teraz tak, nie zmienimy tutaj samego widoku, jeśli mamy piosenkę nie zastopowaną. Ona teraz niby jest zastopowana, ale to jest tak naprawdę pauza, więc musimy wcisnąć klawisz Escape i wtedy, teraz jak się Wam rusza, to wciskamy lewy klawisz i już się nie będzie ruszać widok. Uruchamiamy View i teraz już możemy sobie zmieniać te pozostałe widoki. I teraz tak, co tu możemy uruchomić? Wyłączyć klawiaturę, ale to się mija z celem. Mamy Ripple. Ripple to jest, jak uderzamy dźwięk. W tym widoku tego nie ma. Musimy przełączyć na ringa i w ringu zobaczycie, jak uderza się klawisz, to wtedy takie fajne kółeczka wyskakują. Jak je wyłączymy, ich nie powinno być. Więc w tym widoku to działa, nie wiem w których innych, ale w tych na pewno. Pitch Bend Motion, no to jest Pitch Bend, to jest ten taki wichajster, jeśli macie po lewej stronie zazwyczaj keyboardu bądź pianina Pitch Bend, no to możecie regulować wysokość i tutaj też powinno to pokazywać. Stars, nie wiem do czego służy, nie udało mi się odnaleźć. A, Stars, no to na logikę, gwiazdeczki z tyłu, teraz zobaczyłem na czym to polega. Ok, więc gwiazdeczki z tyłu możemy uruchomić bądź wyłączyć. Tak samo z counter, czyli z tym na dole, z podpowiedzią co do tempa i tym podobne. I możemy też ustawić obrazek w tle. Ok, ja się w to nie bawiłem, ale wiem, że to na pewno działa. Jeśli chodzi o tą aplikację, to z mojej strony tyle. Mam nadzieję, że poradzicie sobie zrobić fajne, kosmiczne poradniki. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy mam kontynuować taką serię, w której pokazuję Wam, jakie programy są w stanie odtwarzać pliki MIDI w fajny i odmienny sposób. Jeśli program się Wam spodobał, to zachęcam do zalajkowania, do zasubskrybowania, do pozostawienia dzwoneczka. Przypominam, że jest strona internetowa. Przypominam także o koncie w serwisie Patronite. Jeśli byście chcieli wspomóc moją działalność i by ten kanał dalej się rozwijał, to zachęcam do wejścia. Link pojawi się poniżej i powyżej. Pozdrawiam serdecznie, życzę udanej niedzieli i zostańcie w domu po raz kolejny. Pozdrawiam.